Pamiętajcie o tym, że pilarka jednak jest na grubym łańcuchu i ten gruby łańcuch stawia sporo większy opór niż zwykły łańcuch, bo jednak to jest kawał łańcucha, jest to łańcuch oregonowski i rzuca odpowiedni wiór, duży ząb, również jaki stawia właściwy opór. Palimy i jedziemy. Ah!
A zaraz tutaj mamy takiego zawodnika. Sprawdzimy teraz jej maksa na rozgrzanym silniku. Darka pracuje fajnie, nie przegrzewa się, mocy ma, jednak ten łańcuch daje jej od to brudę. Wolne obroty 2800. Nie wiem, czy tam zobaczycie, to się wszystko odbija. To tyle, moi widzowie, na dziś z testu cięcia. Klarka dość nieźle się rozgrzała, posiada katalizator. No ten łańcuch, moi widzowie, daje jej wciry. Łańcuch 3/8. Także spokojnie do tej pilareczki, aby była sprawniejsza, lżejsza i szybsza. Ja bym założył tutaj 325. Jednak ten łańcuch do jakiegoś spuszczania, do cięcia też ma swoje zastosowanie. Pamiętajcie o tym, ja mistrzem ostrzenia łańcucha też nie jestem, naostrzyłem tak jak go umiałem, był wcześniej naostrzony ostrzałką, to ostrzałka tak sobie go miała, ja go tylko tak naostrzyłem na szybko, troszeczkę go tak podrasowałem, fajnie się zagłębia,
jednak zbyt duże obciążenie dla niej stawia. Uważam. Tak samo było przed ostrzeniem i przy ostatnim cięciu. To obciążenie było dla niej dość duże. W tej sytuacji ja już ograniczników bym już nie korygował. Pracowałbym tylko na takim zębie, jaki teraz jest, na takim ogryczniku, tylko bym go sobie ostrzył. Uważam, że maszyna pracuje nieźle. Zrobimy sobie teraz jeszcze odpalenie. Zrobimy sobie takie ostatnie cięcie. Może jeszcze porównamy ją w efektywności z jakąś pilarką. Ale uważam, że mija się to z celem, bo to jest gruby łańcuch, a moc około 4 koni, może nawet niecałe. Ona teraz, jak widzicie, jest ustawiona na 12,5 tysięcy. Wyciągnęła maksymalnie 12,640. Wiadomo, że to ją dusi. Można było ją podkręcić do 13. Na pewno by szła lepiej. Jednak chcę, żeby ta pilarka jeszcze trochę popracowała. Jak widzieliście wcześniej, już ma jakieś tam znaki na cylindrze. Niech to się dotrze, niech to się ułoży, niech to pracuje po prostu bezpiecznie i jak najdłużej. Bardzo się cieszę, ponieważ uważam, naprawa udana. Ciekawy jestem waszej opinii, co wy uważacie, czy uważacie tą naprawę za udaną. No rewelacji z tego jakieś tam pytnio nie zrobimy. Turbo Demona wyrywać z tego katalizatora też nie zamierzam. Nie dla mnie to tutaj, żebym ja tu wyrywał katalizator. Boję się tego ruszać. Mówię, to nie moja maszyna. I chciałbym, żeby pozostała w oryginalne. Ok, palimy, jest ciepła. Słuchajcie, jak tłumik strzela. Ostatnie cięcie. W tym filmie.